temat, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zajęli, to temat naszej pozycji jako osób, które w naturalny sposób są zgubione. I to jest nasza naturalna pozycja jako ludzi, którzy choć jeden raz nie dopełnili standardów Bożych. I te standardy Boże są bardzo wysokie, bo Bóg wymaga, aby człowiek był posłuszny Mu we wszystkim i zawsze. I wystarczy, że człowiek choć raz zawiedzie w tym zakresie, to już jest na drodze do zagłady wiecznej. I każdy z nas taki był. Z łaski Bożej część, znaczna część, mam nadzieję, albo niemal wszyscy na tej sali, a najlepiej gdyby wszyscy na tej sali, pojednali się z Bogiem i są zbawieni z łaski. I pierwsze takie miejsce to jest Łukasza 19:10, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę. To miejsce mówi nam, po co w ogóle Pan Jezus przyszedł jako Zbawiciel. Po to On opuścił chwałę nieba i z jakiego powodu znalazł się tu na ziemi i zaczął mieć do czynienia z nami jako ludźmi, podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu i w tych wszystkich życia troskach musiał brać udział. I Pan Jezus tutaj mówi tak. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To są słowa, które pokazują, że Pan Jezus jako Syn Boży, jako Syn Człowieczy przyszedł na ziemię w jakimś określonym celu. Ten cel jest określony tutaj bardzo wyraźnie. Szukać. Jeżeli czegoś szukamy, to zależy nam na znalezieniu. To nie jest błąkanie się bez celu. To jest ukierunkowane na to, żeby po prostu osiągnąć sukces. I właśnie Pan Jezus każdego, który jest zgubiony, zagubiony, zginiony, poszukuje, aby szukać i jak już znajdzie, to uratować, bo słowo zbawić oznacza ratunek. Słowo zbawić oznacza ocalić. Czyli Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby szukać i zbawić tych ludzi, którzy są zgubieni. A zgubiony jest każdy, kto choć raz poszedł własną drogą niezgodnie z wymaganiami Bożymi, które są bardzo wysokie. Jakub mówi, że jeśli kto zachowa wszystkie przykazania, a choć jedno naruszy, jest winnym wszystkiemu. Czyli nie ma znaczenia, czy ktoś uważa się za świętego, sprawiedliwego, bo on nie kradnie. To prawda, czasem wypije kieliszek alkoholu i wtedy jest niemiły dla członków rodziny, ale on przynajmniej nie jest politykiem i nie kradnie. Inny może się uważać za sprawiedliwego, bo co prawda upija się od czasu do czasu, ale na przykład jeździ przepisowo. Inny z kolei będzie uważał, że jeździ co prawda jak wariat, ale będzie uważał się za świętego, bo on przynajmniej nie cudzołoży. Żyje z żoną jak należy. Nie ma wyjątku. Każdy, kto choć raz przekroczył Boże wymaganie, jest winny wszystkiemu. Nie ma wymowy. Nie ma taryfy ulgowej. I nie wolno zmiękczać Bożych wymagań, bo to jest obracanie łaski w rozpustę. Boże wymagania są bardzo proste. Mamy słuchać Słowa Bożego i te przykazania, które Pan Jezus w różnych przypadkach, czy to głosił, czy pokazywał swoim życiem, nie są ciężkie do naśladowania. One są trudne, jeśli jesteśmy zbuntowani przeciwko Bogu, a nie
niestety w naturze naszej ten bunt leży. Zawsze jest gdybologia. Zawsze gdzieś na podłożu jest uważanie siebie za większego od Boga, tak naprawdę. No bo jeżeli Bóg coś powiedział, a ja uważam, że wiem lepiej, no to kto jest szefem w takim układzie? Czyli po prostu to jest, nawet w jednym miejscu mówi Słowo Boże, chciwość, która jest bałwochwalstwem. Bo faktycznie każde naruszenie Słowa Bożego jest bałwochwalstwem. Obrażamy się na przykład na muzułman, że wyznają kult Bala, ale jeżeli ja grzeszę, to jest to nic lepszego. To jest po prostu kult mnie jako kogoś mądrzejszego od Boga. Jest to bałwochwalstwo. Należy to całkowicie uznać za złe, za zgubiony stan, za całkowicie zniszczony poziom takiego myślenia u takiego człowieka. Więc Pan Jezus przyszedł jako Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co było zginęło. A każdy z nas jest zgubiony i wymaga. W naturalny sposób każdy z nas jest zgubiony, każdy z nas w naturalny sposób zasłużył na wieczną zagładę w piekle, każdy z nas w sposób naturalny wymaga zbawienia. I Pan Jezus właśnie przyszedł takich jak my, zgubionych grzeszników, szukać. Drugie miejsce, na które chciałbym, żebyśmy rzucili okiem, to jest 2 Koryntian. 4 rozdział. 2 list do Koryntian. 4 rozdział od 3 wiersza. To jest strona 1245. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Tutaj jest pokazane, że jest Ewangelia, dobra nowina o zbawieniu, która jest rzeczą, jak wiemy, bardzo prostą. Pan Jezus przyszedł na świat. Umarł w miejsce każdego grzesznika, który w Niego wierzy. I ta doskonała ofiara doskonałego Syna Bożego w zupełności wystarczy na zgładzenie każdego grzechu. Nie ma takiego grzechu, który by nie był zgładzony przez tą ofiarę. Nie ma takiej złej rzeczy, którą człowiek musiałby uczynić, aby nie wystarczyło przyjście do Pana Jezusa z wyznaniem grzechów, żeby takiego człowieka uratować. I ta Ewangelia niestety jest, choć jest bardzo prosta, jest zasłonięta dla tych, którzy jednak upierają się w tym, że wolą zginąć. Upierają się na tym, że chcą iść drogą zagłady. Chcą iść dala od Chrystusa. Bo choć łaska jest powszechnie dostępna każdemu, to ona jednak związana jest z odpowiedzialnością również tego, kto tą Ewangelię słyszy. Odpowiedzialność ta polega na tym, że należy z tego dobrodziejstwa korzystać z własnej woli. Bóg na siłę nikogo nie będzie zbawiał. Bóg chce, żeby to była osobista decyzja człowieka, żeby to człowiek ten krok zrobił do Pana Jezusa. Pan Jezus wykonał wszystko. Czasami jest to porównywane do czeku. Mamy czek na 1 000 000 000 dolarów i on jest zdeponowany w jakimś sejfie, do którego dostaliśmy klucz. I ten czek symbolizuje zbawienie. I mogę żyć jak nędzarz bez realizowania tego czeku. Albo mogę ten czek zrealizować.
Pan Jezus umarł na krzyżu za każdego, kto jest gotów z tej ofiary doskonałej skorzystać. Doskonały Bóg w ciele podobnym do grzesznego ciała ludzkiego, identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu, stał się doskonałym barankiem, który całkowicie zgładził wszystkie grzechy. Każdego, kto do Niego po to odpuszczenie, po to zbawienie przyjdzie. I niektórzy nie chcą na to patrzeć i zasłaniają swoje oczy. I Ewangelia nasza jest dla takich ludzi zasłonięta. I oni sami wybierają, że nie chcą korzystać z łaski Bożej, nie chcą patrzeć na światło, chcą iść do zagłady. Jest tu powiedziane, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. Czyli to światło jest, do światła jest Ewangelia porównana. I taki człowiek, który nie chce patrzeć, nie chce słuchać Słowa Bożego, może być porównany do kogoś, kto zakłada sobie klapki na oczy albo po prostu w inny sposób się przed tym światem chroni. I treścią Ewangelii jest, tak jak mówi piąty wiersz, Chrystus Jezus, że jest Panem. Chrystus Jezus jest Panem. To jest też bardzo ważna treść Ewangelii, że Chrystus Jezus ma pełne prawo później do tego człowieka, który się nawraca. On ma prawo do każdego, tylko że niektórzy, uciekając przed nim, zgubili się, zginęli i nie są chętni poddaniu się temu panowaniu. Kolejne miejsce, które myślę, że warto wziąć pod uwagę, to jest Hebrajczyków. Pierwszy rozdział. Pierwszy, drugi wiersz. Wielokrotnie, to jest strona 1298, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnią kresu tych dni przemówił do nas w Synu albo przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Pan Jezus jest tu nam pokazywany jako ten, który wszechświat stworzył. Przez Niego Bóg wszechświat stworzył. Jest to stworzyciel, który ma prawo do swojego stworzenia. I widać, że Bóg tą próbę okazania łaski ludziom podejmował wielokrotnie. Za Noego. Jest powiedziane, że Noe, choć był zgubiony, choć był potępiony, choć był taki sam jak wszyscy inni pośród rodu jego, znalazł łaskę w oczach Pana. On nie był niczym lepszym niż inni. Jest powiedziane, że całe ciało skaziło drogę przed Panem, również Noe. Ale on znalazł łaskę przed Panem, znalazł łaskę w oczach Pana, niezasłużoną miłość, niezasłużoną życzliwość i był zwiastunem sprawiedliwości. Głosił już, że Bóg kocha ludzi i że można do Niego przyjść się pojednać z Nim. I później Bóg wysyłał wielu proroków, których widzimy na kartach Starego Testamentu. Aż w końcu nastąpił kres. Na samym końcu został wysłany Syn Boży, Pan Jezus Chrystus. I Pan Jezus przemówił na samym końcu. Czasami mówimy, że przemówił tak jakby taka kropka nad i. Ostatnia, można powiedzieć, z głosek naszej wypowiedzi. I tak samo u Boga. On stworzył świat, czyli jako alfa, jako początek zaczął tą historię zbawienia i Pan Jezus jako podsumowanie, jako omega, jako koniec wskazania Bożego do ludzi. Co ludzie zrobili z Panem Jezusem? W
wiemy. Zamordowali go, odrzucili również i to świadectwo. Stan zgubienia był beznadziejny, a przez zamordowanie Syna Bożego jeszcze bardziej się pogłębił. Więc po prostu człowiek nie ma żadnych walorów, które mógłby użyć, żeby się przypodobać Bogu. Nic w nas nie ma takiego, co mogłoby powiedzieć, że mam jakiekolwiek zasługi przed Bogiem. Nie ma takiego czegoś. I o tej części, że Pan Jezus stworzył świat, to jest początek głoszenia Ewangelii, mówi nam na przykład Psalm 19. Psalm 19 wskazuje nam, że człowiek nie ma wymówki przed Bogiem, dlatego, że każdy człowiek słyszy głos Boga. Ten głos jest już w stworzeniu. Psalm 19, to jest na stronie 594. Psalm 19 cały dotyczy tego, ale przeczytam wiersz drugi. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Niebiosa, które każdy człowiek widzi, jak wychodzi z budynku, w którym się znajduje, wychodzi z lasu, widzi niebo. I to niebo jednoznacznie opowiada chwałę Boga. Nie ma żadnej wymówki nikt. Wystarczy spojrzeć na niebo, na to, co tam się znajduje. To zapiera od razu dech w piersiach. To już jest dowód na to, że jest Twórca, któremu muszę być posłuszny we wszystkim. Nie mam wymowy. Nie ma żadnej szansy na usprawiedliwienie się. Kolejny fragment to Psalm 139. Tutaj w psalmie 139 psalmista dziękuje Bogu za to, jak został przez Boga stworzony. I to nam pokazuje, że oglądając swoje ciało, zwyczajnie rano dokonując już higieny swojego ciała, czy widząc na oczy, czy jedząc śniadanie, czy cokolwiek, mając do czynienia ze swoim ciałem doskonale, każdy z nas musi stwierdzić, że to jest niesamowicie doskonałe dzieło Boże. I tak właśnie Psalm 139 wskazuje tutaj, że to jest znowu przekaz Boży dla Ciebie, przekaz Boży dla mnie, przekaz Boży dla każdego człowieka. Słuchaj, ja Ciebie stworzyłem. Zobacz, jaki jesteś cudowny. To jest dzieło Boże. I Psalm 139, na przykład wiersz 14, mówi, że psalmista doskonale to zrozumiał. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś i cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. To powinno być, jeżeli nie zasłaniamy oczu przed Bożym poselstwem, to powinno być oczywiste, że tak reagujemy na to, gdy widzimy siebie i innych ludzi, cudownie stworzonych przez Boga, na Boże podobieństwo również. I to jest po prostu Psalm 139, warto sobie przeczytać. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, że został stworzony przez Boga, jest przed nim odpowiedzialny. Rzymian z kolei, pierwszy rozdział, pokazuje postawę człowieka, który jednak zdecydował się sobie oczy na Bożą Ewangelię zasłonić. I tutaj list do Rzymian, 1208 strona, od 18 wiersza może weźmy. 17 już mówi, usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary, z wiarą jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I od 18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi,
którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem tak, że nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Tutaj mamy powiedziane wyraźnie, że Bóg się na takich ludzi, którzy zasłaniają Ewangelię, gniewa. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko każdej bezbożności. To jest bezbożność, nie uznać Bożego panowania, nie uznać Bożego królowania nad naszym życiem. I nie ma nikt wymówki, bo to, co o Bogu wiedzieć można, tutaj Paweł podkreśla, jest jawne. Widzę swoje ciało, widzę ludzi wokół mnie, widzę zwierzęta, widzę drzewa, widzę niebo, widzę firmament. Słyszę różne dźwięki, słyszę informacje. To jest niewyobrażalne, żeby zamknąć się na taki przekaz. A jednak ludzie tak robią, zasłaniają się, są zgubieni i takich przyszedł Pan Jezus szukać i zbawić. I niewidzialna Boża istota może być od stworzenia świata oglądane w dziełach. Jest powiedziane, że Duch Święty został zesłany, aby przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Rzymian wskazuje, że to jest już dokonane, że każdy człowiek w duszy ma tą informację już zawartą. On doskonale wie, że jest grzeszny, doskonale wie, że czeka go Boża sprawiedliwość i Boży sąd. I tutaj Duch Święty tą pracę wykonuje za nas. Jeżeli chcemy głosić Ewangelię ludziom, możemy założyć, że oni pewne rzeczy doskonale rozumieją i wiedzą. I na tym fundamencie, który Bóg założył, już opierać swój przekaz do nich. I tutaj nie ma wymówki. Nie ma żadnej wymówki. Zgubiony człowiek celowo zaciemnia obraz. Celowo nie chce się poddać prowadzeniu. A Pan Jezus przyszedł, aby szukać i sprawić, co to było i zginęło. Rzymian, 1 rozdział, 23 wiersz. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. No tak właśnie się historycznie stało, że ludzie zaczęli robić różne rzeźby, zaczęli robić różne obrazy, ale my teraz w XXI wieku jesteśmy inteligentniejsi i mamy inne sposoby bałwochwalstwa. Sobie tworzymy różne koncepcje, które tego Boga zastępują i które wypierają chwałę Boga. To nie tylko musi być prymitywny bożek z afrykańskiej wioski. To również, jeżeli ja, załóżmy sobie, wezmę jakąś koncepcję, która trochę przeinacza Boga lub całkowicie go wypiera z mojego życia. I to są rzeczy, które są i fałszywymi ideologiami, jak i też różnymi sprytnymi sposobami na unikanie Bożej odpowiedzialności przed Bogiem. To wszystko jest bałwochwalstwo. To wszystko jest potępione. Nie wolno takich rzeczy robić i liczyć na to, że będzie to przez Boga akceptowane. Przykładem takiego zepsucia klasycznym jest Sodoma i Gomora. Czytaliśmy o tym niedawno, jak rozważaliśmy pierwsze księgi mojżeszowe. Natomiast z Ezechiela warto sobie wziąć fragment, który też odnosi się do Sodomy i do Gomory. Ezechiela 16:49. To jest strona 902. Tutaj Bóg
Ezechiela. Takie słowa na temat Sodomy. Oto winą Sodomy, swojej siostry, było to. Zbiła się w pychę. Miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami. Lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim. Dlatego usunąłem je, jak widziałaś. Obrzydliwości Sodomy to między innymi sodomia, która w starym języku polskim oznacza nic innego jak różnego rodzaju zboczenia, w tym homoseksualizm. I tutaj 50 mówi, że popełniały w wyniku tego nastawienia obrzydliwości przed obliczem moim. Stary Testament 7 chyba obrzydliwości wymienia, albo 8, i one są dosyć drastyczne. I jeśli je się weźmie pod uwagę, to są rzeczy, które dziś są powszechne i chwalone jako rzeczy, które są bardzo, bardzo pożądane przez ten świat, jako pokazywane w mediach, jako rzeczy takie chwalone, na pewno nie ganione. Czyli tak jak też o sodomitach było powiedziane, że mówią o swoim grzechu bez ogródek, jak sodomczycy. Tacy są właśnie zgubieni, że oni nie czują żadnego wstydu, chwaląc się swoim grzechem i nie uważają grzechu za grzech, tylko za coś dobrego. Dobro nazywają złem, a zło nazywają dobrem. I ona była zbita w pychę. Ilekroć się wbijamy w pychę, stawiamy siebie samego na piedestale Boga. A Boga usuwamy z tronu. Na tym polega grzech każdego rodzaju. I zgubieni ludzie, którzy nie poznali Pana Jezusa, cały czas mają ku temu silną tendencję, żeby w ten sposób uciekać przed światłem Ewangelii. Rzymian 2 rozdział, 15 wiersz, wskazuje z kolei, że ta wiedza o Bogu jest dosyć mocno powszechna. I w Rzymian 2 rozdziale, 15 wierszu, mamy świadectwo Boże, że ludzie, którzy są szczerzy w poszukiwaniu Boga, mają przesłanki ku temu, żeby się nawet treści zakonu oddawać. I to jest 2 rozdział, 15 wiersz, strona 1210. Tu jest powiedziane tak. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. To każdy człowiek w głębi duszy ma albo skrywaną prawdę na dnie duszy, którą miłuje Bóg, albo skrywany głęboko fałsz, który go przed tym Bogiem osądza. Człowiek zgubiony, który chce iść dalej drogą zguby, ma w głębi fałsz, choć z zewnątrz może próbować udowadniać, że jest inaczej. A są też ludzie szczerzy, którzy mimo, że popadli w różne okoliczności niesprzyjające temu, żeby usłyszeć Ewangelię, mają po prostu nastawienie do Bożego światła bardzo pozytywne i za tym światłem idą, aż się rzeczywiście nawrócą. Przykład takiego człowieka to jest Korneliusz z 10 rozdziału Dziejów, gdzie ten człowiek, będąc setnikiem rzymskim, całkowicie pogrążony w systemie rzymskiego świata, ze wstucia, wiedział, że po prostu brakuje mu czegoś, aż w końcu Bóg to docenił i widział tą prawdę skrywaną na dnie duszy i wysłał do niego Piotra i ten człowiek natychmiast się nawrócił. Bóg takie rzeczy w sercu człowieka widzi i też
nie ma nikt wymówki. Jeżeli nawet jestem w złych okolicznościach, w złym miejscu, niesprzyjającym nawróceniu, to nie ma żadnych barier dla Boga. Bóg, tak jak w przypadku Korneliusza, kogoś do takiej osoby wyśle. Jest powiedziane, że Bóg przemawia raz lub dwa. Niestety najczęściej na to się nie zważa. Ale każdy w dniu sądu, jeżeli będzie, to będzie miał udowodnione, że jeśli trafił przez sąd, to zasłużenie, bo odrzucił Ewangelię. Też chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że nie każdy ma tą samą odpowiedzialność. Mateusza, 11 rozdział, gdzie Pan Jezus pokazuje, że inną odpowiedzialność mamy my, mieszkający w chrześcijańskim kraju, a inną odpowiedzialność mają ludzie żyjący na przykład w kompletnym buszu albo urodzeni w kraju muzułmańskim, gdzie nie wolno nawet Biblii wieść. Na przykład Brunei, Arabia Saudyjska, tam po prostu nawet egzemplarza Biblii nie wolno posiadać w żadnej postaci. Pan Jezus, to jest strona 1040, Pan Jezus tak mówi. Wtedy Pan Jezus zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że nie pokutowały. I dalej, biada tobie Chorazynie, biada tobie Betsaido, bo gdyby w Tyrze, to w Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz, aż do piekła zostaniesz trącone. Bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej, tej, o której przed chwilą mówiliśmy, ziemi sodomskiej będzie lżej w dniu sądu, aniżeli tobie. Na dziś moglibyśmy to odnieść do naszych regionów europejskich. Być tak twardym, żeby żyjąc w chrześcijańskiej Europie, zdecydować się na to, żeby nie pójść za Panem Jezusem, to jest dużo gorsza rzecz, niż żyjąc w Sodomie, nie dać się pociągnąć głosowi Bożemu. Jest to oczywiście bardzo trudne do zrozumienia, jeśli wiemy, że jednego i drugiego czeka piekło. Jeziorzec ognistym będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków. Każdy, kto trafi niepojednany z Bogiem na sąd Boży. Ale jest tu tak powiedziane, że takiemu, który żyje w oświeconym Izraelu albo w oświeconej teraz Europie, będzie gorzej się po prostu wytłumaczyć z tego, że nie pokutował. Jest to po prostu większa odpowiedzialność. U nas Słowo Boże praktycznie leży na ulicy. Wystarczy w Google wpisać Jezus. W Chinach jak piszesz Jezus, to te informacje są bardzo, bardzo okrojone. Że jest to jakiś przywódca religijny wyznawany gdzieś tam na zachodzie. Nic o Ewangelii nie dowiesz się, chyba że przez jakieś filtry się przedostaniesz. Natomiast jeżeli będziesz brał pod uwagę tutaj, rzuć, jak zostać zbawionym, dostaniesz bardzo szybko odpowiedź. Ewangelia jest głoszona. Ewangelia jest powszechna w naszym obszarze. Nikt tutaj nie ma żadnych barier, żeby z niej skorzystać, poza własnym osobistym buntem. I Mateusza 11 pokazuje nam, że właśnie ta odpowiedzialność jest dużo gorsza w naszym przypadku w Europie. 1 Koryntian 2,14. Z kolei
pokazuje, że źródłem takiego podejścia do Ewangelii, że się jej nie chce przyjąć, jest między innymi również takie podejście cielesne, albo nazywane inaczej zmysłowe. Ewangelia, przez to, że jest taka prosta, jest nieatrakcyjna dla wzniosłych umysłów, dla tych, którzy chcą się chlubić swoją mądrością, swoją wiedzą, swoim takim obyciem. Ale człowiek zmysłowy, to jest strona 1227, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla nich głupce i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. I to jest o Ewangelii, że głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Nie możemy cieleśnie podchodzić do Ewangelii, bo cieleśnie rozumując, Ewangelia jest całkowicie niezrozumiała, całkowicie nie do przyjęcia, że Pan Jezus umarł na krzyżu i potem zmartwychwstał. Cielesny umysł będzie tu cały czas się doszukiwał barier. One faktycznie dla cielesnego umysłu tu występują, bo jeżeli chcemy w sposób materialistyczny rozważać dzieło Boże, no to nie ma szans na jego zrozumienie. Ewangelia od początku do końca jest właśnie ponad takim cielesnym rozumowaniem i zmartwychwstanie Pana Jezusa jest też dowodem na to, że to jest coś, czego cielesnymi mocami umysłu nie należy próbować pojmować. Zobaczmy do 1 Koryntian, 15 rozdział. Tutaj to jest dosyć długi rozdział, nie będziemy całego czytać, tylko początek, który pokazuje właśnie, że sednem Ewangelii jest rzecz całkowicie szokująca dla umysłu ludzkiego. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Chyba, że niepotrzebnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. Pierwsza szokująca rzecz. Bóg, bo Chrystus to Bóg, umarł za grzechy nasze. Dla ciała jest to rzecz niemożliwa do przyjęcia. Jak Bóg umarł? Albo Bóg, albo umarł. Natomiast my przez Ducha Świętego rozumiemy, że Bóg posłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, za nasze grzechy. I druga szokująca rzecz Ewangelii. I że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według Pism. Co to znaczy został wzbudzony według Pism? Dla ciała jest to bełkot. Albo jest stwierdzony zgon, albo nie. Tutaj został stwierdzony zgon, potwierdzony przebitą klatką piersiową przez włócznie żołnierza, gdzie wylała się woda i krew. Ponad wszelką wątpliwość zamordowany i po trzech dniach powstał z martwych. Tutaj jest powiedziane w stronie takiej pasywnej, że został z martwych wzbudzony przez Boga. Z kolei w innym miejscu wiemy, że Pan Jezus ma moc to życie położyć i znowu je sam wziąć. To mówi Ewangelia Jana, drugi rozdział, gdzie Pan Jezus jest aktywny. I to życie kładzie i sam je bierze. Dziesiąty rozdział. Więc generalnie dziesiąty rozdział Jan. Więc generalnie są tu obie strony pokazane, które dla umysłu cielesnego są nie do pojęcia. Natomiast dla zgubionego grzesznika, który rozpaczliwie potrzebuje ratunku, to jest konieczność, żeby to przyjąć. To jest jedyna droga ratunku. Idziesz
jeśli jesteś niepojednany z Chrystusem, na wieczną zagładę. I nic swoimi wysiłkami nie jesteś w stanie zrobić, żeby się z tej drogi wyrwać. Jedynie Pan Jezus, który za ciebie umarł, jest ratunkiem. Jedynie Pan Jezus, który za ciebie umarł i zmartwychwstał, jest ratunkiem. Jest to po prostu rzecz obrażająca dla ludzkiego umysłu. Jest to jedyna wzniosła droga ratunku, którą Bóg wyznaczył. Jeśli wierzysz, że Bóg istnieje, bo na pewno wiesz, skoro patrzysz na firmament, na pewno wiesz, skoro pielęgnujesz swoje ciało i widzisz ciała innych ludzi, na pewno wiesz, bo chodzisz po ziemi, widzisz drzewa, ptaki, to pytanie tylko, czy chcesz się poddać wierze temu, o którym doskonale wiesz. Demony wiedzą, że Bóg istnieje i drżą. Nie musisz drżeć. Możesz się pojednać z Panem Jezusem i żyć w pokoju z Nim. Jest jeszcze kilka miejsc, na przykład Jana 3,18, Ewangelia Jana. Tutaj Pan Jezus mówi, rozmawiając z Nikodemem, o właśnie praktycznej stronie skorzystania z Ewangelii. To jest strona 1139. Jest to bardzo blisko miejsca najbardziej znanego z Biblii, czyli Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tu jest ta tak zwane serce Biblii, serce całej Biblii, to ten wiersz, tak się mówi. Bo jest powiedziane, że Bóg po pierwsze świat umiłował. Umiłował zgubionych grzeszników. Umiłował każdego z nas. I w tym celu dał Syna swojego jedynego. Nie miał dwóch synów. Nie miał po prostu nic cenniejszego. Dał swojego jedynego Syna. Aby każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto wierzy Panu Jezusowi, każdy, kto ufa Panu Jezusowi, nie zginął, ale miał życie wieczne, żeby nie poszedł na potępienie. I w tym celu Bóg posłał Syna, żeby uratować świat. O tym mówi 17 wiersz. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony, albo inaczej przez Niego uratowany. I ten 18 wiersz, który chciałem tutaj poruszyć, to jest właśnie, kto wierzy w Niego, kto wierzy w Pana Jezusa. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie uwierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jedynego Syna Bożego. Kto wierzy w Niego, nie będzie poddany procedurze sądowej, nie będzie wezwany na rozprawę sądową. A jakie dowody na tej rozprawie sądowej grzesznik by miał? Tylko przeciwko sobie. Tylko takie, które go obciążają. Więc jeżeli by trafił na tą rozprawę, wyszedłby z niej skazany. I tu jest powiedziane, że taki człowiek, który uwierzy w Pana Jezusa, nie będzie sądzony. W ogóle nie trafi na salę rozpraw. I nie ma dzięki temu podstaw do tego, żeby został zasądzony wyrok, który mu się słusznie należy. I ten wiersz pokazuje nam właśnie, że to jest nie z naszych zasług, tylko na podstawie wiary w Pana Jezusa, zaufania Panu Jezusowi, przyjęcia Go jako naszego Zbawiciela i Ratownika. Jeszcze kilka takich miejsc, skoro już jesteśmy na Ewangelii Jana, to pierwszy list Jana zobaczmy. Trzeci rozdział.
tutaj skutek nawrócenia, skutek przyjścia do Pana Jezusa następuje narodzenie z Boga i mamy do czynienia z tym, że człowiek zgubiony staje się narodzonym z Boga, a ci, którzy nie skorzystali z łaski, ci, którzy nie skorzystali z wybawienia, dalej są dziećmi gniewu, dziećmi diabelskimi. I trzeci rozdział w okolicach 10 wiersza. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest Boga. Jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Po prostu człowiek bez Chrystusa nie ma mocy nad tym, żeby w ogóle spojrzeć na grzech w Bożym świetle. Kain był kuszony przez grzech, ale miał się mu przeciwstawić. Natomiast nie miał takiej mocy jako człowiek, który starał się na podstawie własnej sprawiedliwości sobie z grzechem poradzić. Natomiast dziecko Boże doskonale wie, że jest z natury upadłe. I ta sprawiedliwość, której potrzebuje, jest tylko w Bogu. I wie, gdzie jest to źródło Bożej mocy, w Chrystusie. I tam może się po prostu udać. I dlatego jest 9 wiersz, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim. I nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. To są dosyć trudne słowa, bo one stawiają sprawę na ostrzu noża. One pokazują tutaj bardziej modelową sytuację. Czyli jeżeli ktoś nie karmi swojej starej natury, żyje według nowej natury i tylko ją odżywia, to wtedy ten nowy człowiek w takim nie popełnia grzechu, nie ciągnie człowieka do grzechu, gdyż posiew Boży jest w takim człowieku. Ten posiew Boży powoduje, że ukierunkowujemy się na Boże sprawy. Można by to porównać do takiego trochę dziwnego obrazu, gdy zepniemy ze sobą orła i na przykład jakieś zwierzę, które jest roślinożerne, łańcuchem. Jeśli karmimy orła, to orzeł będzie coraz silniejszy, a to roślinożerne zwierzę będzie coraz słabsze, aż w końcu orzeł weźmie cały tandem do góry i poleci. Jeżeli z kolei będziemy tylko dawać tej parze do jedzenia trawę, no to orzeł osłabnie, bo on z trawy nie potrafi czerpać energii. Tak samo jest z człowiekiem narodzonym na nowo. Ma dwie natury. Stara natura, która jest starym Adamem, która jest po prostu w nas po starych takich zasadach. I nowa natura, będąca nowym człowiekiem, żyjącym według Bożych zasad. Jeżeli będziemy karmić nowego człowieka, to ten stary będzie najpierw się okropnie nudził, a potem po prostu zacznie być coraz słabszy. Jeżeli będziemy karmić starą naturę, to ta stara natura będzie nas ciągnąć. I nie wystarczy tutaj model, że damy trochę trawki, trochę mięska, bo ten orzeł będzie za silny. Chodzi o to, żeby tego orła zagłodzić, żeby on wziął i obumarł w wyniku braku paszy. To jest bardzo trudne w dzisiejszym świecie, jak i w każdym innym. Nikt nie powiedział, że to jest łatwe. Natomiast jest to rzecz modelowa. Czyli jeśli chcemy iść za Bogiem, to troszczmy się tylko o pokarm dla nowego człowieka. I Pan Jezus przyszedł, aby zbawić tych, którzy zginęli i uratować ich przede wszystkim od jeziora piekła, jeziora ognistego, od piekła i od wiecznej zagłady, ale również, żeby ich uratować od tego starego sposobu postępowania, od tego potępiającego i niszczącego życie stylu działania, którym
człowiek zgubiony jest zanurzony. Kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy popatrzyli, Kolosan 1:13. To jest również podkreślona ta działalność Pana Jezusa. Powiedziane jest, że Pan Jezus wyrwał nas, to jest strona 1272, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. Który nas wyrwał z mocy ciemności, bo człowiek zgubiony jest w mocy ciemności. Człowiek zgubiony, naturalny, niepojednany z Chrystusem jest w ciemnym miejscu. Ukrywa się przed światłem Ewangelii i to miejsce jest też w sposób naturalny ciemne. I Pan Jezus wierzących wyrwał z tego miejsca ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, do swojego własnego Królestwa. Tu jest powiedziane, że Ojciec przeniósł nas z Królestwa, z mocy ciemności do Królestwa Syna swego umiłowanego. 12 wiersz wskazuje, że to jest działalność Ojca. Ale również Pan Jezus, będąc naszym pasterzem, dokładnie tą samą działalność wykonuje. Więc człowiek zgubiony jest człowiekiem będącym w ciemności i zagładzie, przeznaczonym na karę piekła, karę jeziora ognistego. I chciałbym, żebyśmy z tych wszystkich miejsc, które mieliśmy okazję tutaj przeanalizować, mieli jaśniejszy obraz, jak bardzo jesteśmy zniszczeni przez grzech, zgubieni, zatraceni w sposób naturalny, ale u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Taki zgubiony, zbankrutowany grzesznik w każdej chwili może przyjść do Pana Jezusa. W każdej chwili może się pojednać z Bogiem. W każdej chwili może, tak jak syn marnotrawny, przestać jeść pożywienie dla świń i przyjść do Ojca. I na przykład, dlaczego ten przykład z synem marnotrawnym jest tutaj bardzo adekwatny? Bo piekło to nie jest miejsce dla ludzi. O tym mówi Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wiersz 41. To jest strona 1061. Pan Jezus tutaj sądzi ludzi i tych, którzy nie są przeznaczeni do życia wiecznego, tylko na zagładę w wyniku sądu idą do miejsca, które Pan Jezus określa. Idźcie precz ode mnie, przeklęci. Ogień wieczny, gotowany diabłu i jego aniołom. Te słowa pokazują, że ten ogień wieczny jest przeznaczony diabłu i jego aniołom. Nie ma czegoś takiego jak piekło zgotowane typowo dla ludzi. Ludzie tam się znajdą po prostu niejako przypadkowo, nie przypadkowo, w wyniku swoich złych dróg, w wyniku swojego buntu i nieskorzystania z oferty Zbawiciela. Gdyby po prostu plan Boży został w pełni wykorzystany przez zgubionych i każdy z nich by się nawrócił, piekło byłoby puste. Natomiast ludzie, mając swoją część odpowiedzialności, nie chcą korzystać z ratunku i zamykają oczy na Ewangelii. Mam nadzieję, że nikt z Was, z nas tu na sali nie będzie takim, który nie chce z tego światła skorzystać. Bo Pan Jezus umarł za każdego, kto w Niego wierzy. Za każdego, kto po prostu przyjdzie do Pana Jezusa, ta ofiara wystarczy. To nie jest ofiara ograniczona, ona jest nieograniczona. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze Ewangelię Jana 3:36, to ten sąd piekła
czymś, czego musimy się obawiać jako wierzący, a ludzie niewierzący powinni czym prędzej uciekać do Zbawiciela. Jest powiedziane tak, to jest strona 1140, Jana 3:36, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Kto wierzy w Syna, kto wierzy w Pana Jezusa, to życie wieczne już ma. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, nie umrze na wieki. Ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, niestety jest dalej w ciemności. Niestety światło Ewangelii mu nie świeci, bo zasłania się przed nim. Nie ujrzy życia, lecz gniew Boży. Piekło zgotowane diabłu i jego aniołom stanie się jego miejscem na wieki, na zawsze. To jest tak okropna rzecz, że aż dziw bierze, że są tacy, którzy sobie z tego robią żarty i chcą tam iść. A nie muszą, bo Pan Jezus przyszedł jako Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co było, zginęło. Pan Jezus przyszedł po to, żeby takich jak my, zrujnowanych, ratować. Nie ma potrzeby, żeby iść do miejsca zgotowanego dla diabła i jego aniołów. Nie musisz iść na potępienie. Nie pamiętam, jak to się zaczyna. Yeah.
Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy
sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad.
przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię. I od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.
uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.